No, wychodzi na to, że trzeba coś powiedzieć. Witam wszystkich, dobry wieczór. Bo już chyba się niektórzy stęsknili za szamanem. Czy szaman się za wami stęsknił, to nie wiadomo. No, ale wypadałoby raz na jakiś czas, teoretycznie. To taki czas, w którym ten oczywiście, kiedy szaman się nie pojawiał, a to już no z wyjątkiem tam próby porodos zakończonej tym, że potem nie było internetu, za słaby był, żeby nadawać, to już prawie miesiąc przerwy, czy nawet nie prawie, tylko z układem. No ale kiedyś taki czas też musiał przyjść, tym bardziej, że szaman mówił, że to będzie czas taki bardzo szczególny i w zasadzie najlepiej wykorzystać go na dla siebie. Na maksa. Kto i jak to zrobił, to już każdy ma tego świadomość, a jak nie ma, no to też nie ma znaczenia, to też to jest jakaś świadomość. Bo ten czas z pewnością się już nie wróci. Mówiłem przed tą przerwą, że teraz się na, można powiedzieć, taki bardziej społeczny poziom, czy fraktal, jakbyśmy to nie powiedzieli, przeniesie się ciężar tego wszystkiego, co się będzie wydarzać. No i siłą rzeczy będzie to też angażować ludzi, bez względu na to, w jakim miejscu ich jest świadomość. Więc z tego powodu również, bo to nie jedyny powód, czas takiej no, indywidualnej pracy nad sobą, sprzyjający, no, mamy w pewien sposób za sobą i z pewnością on się już nie wróci, ponieważ wiele istot, jak to szaman mówił, się napoczęło głęboko w tym czasie, no to wszyscy ci, którzy się napoczęli, siłą rzeczy mogą jeszcze taką indywidualną pracę prowadzić. Natomiast reszta, można powiedzieć, będzie ich olśniewać to czy tamto, co będzie się wydarzało bardziej na takim fraktalnym poziomie właśnie społecznym, nagle i bez jakiejś tam specjalnej, można powiedzieć, wkładu własnego. Będzie to ewentualnie wynikiem tego już, co i na ile otworzy się przestrzeń z powodu no, wypełnienia się w pewien sposób informacją, z powodu no, całego mechanizmu fali. Natomiast no, z pewnością ta walka, która na tym poziomie idzie o właśnie świadomość człowieka, ale właśnie na poziomie takim społecznym, jeszcze się nie zakończyła, chociaż dzisiaj szaman postrzega dzisiejszy dzień, można tak powiedzieć, trochę przełomowo. Oczywiście jest to takie rozpoznanie szamana, ale nieprzypadkowe, moi mili. Dzisiaj rano otworzyłem, ponieważ można powiedzieć, że wirtualna Polska, nie dlatego, że jakaś jest lepsza niż inne portale mainstreamowe, informacyjne, ale tak się jakoś szaman z przyzwyczajenia w zasadzie posługuje głównie właśnie WP. No i w zasadzie no, co zwróciło moją uwagę, to to, że na pasku właśnie wirtualnej Polski najistotniejszą wiadomością było artykuł taki, zajawka
o artykule z Szymonem Hołownią zatytułowany Jak robić dobrze innym, a przy okazji sobie. Moi mili, może to nic nadzwyczajnego, może się zdarzało, że nie o jakimś wypadku albo wojnie, albo o tym, co powiedziała Kopacz, albo inny oszołom zdzierżących władze polityków, bez względu na to, czy to w Polsce, czy na świecie, zajmował to miejsce. Ale w zasadzie no właśnie dzisiaj tak w taki sposób szczególny szaman na to zwrócił uwagę, właśnie jak to mówi, z poziomu rozpoznania. A drugą właśnie informacją, bo portal wirtualnej Polski, ci, którzy oglądają, to wiedzą, że jest tak skonstruowany, że ma takie właśnie okienko zajawek. Tak jak i większość portali, jest zajawka najważniejsza z punktu widzenia tam redaktorów czy reporterów wirtualnej Polski, czy prowadzących, zajawka numer dwa, no i potem cała reszta podzielona jeszcze na jakieś tam działy. A z prawej strony, jak to w innych, na innych portalach też są zajawki takie pisane, tylko nie z obrazem. No i z reguły właśnie te zajawki główne zajmują największe sensacje, ale sensacje takie w znaczeniu rzadko kiedy pozytywnym, a w zasadzie no to prawie się nie zdarza, no bo to jest mało interesujące i mało kliknięć. No te inne, no to już różnie to bywa, no ale powiem tak, dzisiaj szaman na to zwrócił uwagę, na te dwie zajawki, zajawką numer dwa, mógłbym to wam pokazać, bo te strony nawet sobie przekleiłem, ale w zasadzie to nie ma znaczenia, bo na to każdy może, jeśli go to interesuje, gdzieś tam znaleźć. Natomiast zajawką numer dwa było właśnie porozumienie nuklearne z Iranem osiągnięte. Oczywiście sukces grupy G7, czyli można powiedzieć tych państw, które no, są taką apokaliptyczną hydrą, która no, dyktuje warunki i całej reszcie w pewien sposób, choć z punktu widzenia z pewnego poziomu są to kraje, które niekoniecznie są krajami, które grają do jednej bramki. Ale na innym poziomie okazuje się, że mają wspólne interesy i oczywiście szaman nie chce głębiej co w ten temat wchodzić, chociaż może się tak okazać, że w najbliższym czasie właśnie z racji tego, że będzie to bardzo istotne dla przestrzeni, trochę takich właśnie audycji, nie powiem, że politycznych, ale właśnie jak to funkcjonuje na innym poziomie z perspektywy szamana będzie, tym bardziej, że ten czas no bardzo mocno będzie odciskał się, można powiedzieć, i ukierunkowywał dalsze poczynania na poziomie takim planetarnym, taką geopolitykę, można powiedzieć, światową. Więc moi drodzy, z punktu widzenia właśnie szamana, to porozumienie nuklearne z Iranem jest o tyle istotne. Zaraz wrócę do tego, co było niby najważniejsze, czyli do tego artykułu z Hołownią, które też z punktu widzenia choćby z powodu tytułu, ale również tego, co w tym artykule jest zawarte, jest takim, no, z punktu widzenia szamana, bardzo spektakularnym tutaj no, informacją, ale nie tylko informacją, pokazaniem pewnego odzwierciedleniem, można powiedzieć, aktualnego poziomu przestrzeni, która się no, bardzo, bardzo szybko zmieniła. Również na tych poziomach, które można powiedzieć dają jeszcze szansę ludziom na no, takie
realne, bardzo mocne zmiany i można powiedzieć przeciągnięcie mocne tego sznura na własną korzyść, bo no, można powiedzieć ciągle to, czy ciągle powtarzał to szaman często, że z punktu widzenia pewnej stop klatki, no to w zasadzie wszystko już jest pozamiatane. A z punktu widzenia właśnie szerszej perspektywy zmieniać się nam to może no, dość spektakularnie na skutek różnych rzeczy, które będą się wydarzać. Trochę się szaman jeszcze cofnie na potrzeby właśnie dzisiejszej audycji, mimo że no, można powiedzieć Grecja i to, co tam się odbywało, też jest dość istotną informacją, która no, czeka w kolejce, bo w zasadzie tylko tak mocno ogólnie szaman o tym powiedział ostatnio, ale to odłożymy, myślę, że przynajmniej do jutra, choć może no, zobaczymy. 4 dni szaman ma na to, żeby o tym opowiedzieć w skrócie, a później to nie będzie już specjalnie istotne, bo to i tak się już wydarzyło. Także zobaczymy. Natomiast dzisiaj no, istotne jest to z punktu widzenia szamana, o czym chcę powiedzieć właśnie w takiej polityce, czy polityce, takiej geopolityce wręcz można powiedzieć światowej. A jest to istotne, moi mili, dlatego, że Iran, można powiedzieć, i chęć rozpętania wojny w Iranie, czyli powtórzenia scenariusza dokładnie tego samego, co działo się w Iraku, no było, można powiedzieć, taką jednym z głównych działań Ameryki przez ostatnie no, prawie 10 lat. I można powiedzieć, że to, co stało się dzisiaj, to, co, o czym mówił mniej więcej ten artykuł, czy to dzisiaj, czy wczoraj, mniej, w ostatnich 4 dniach, można powiedzieć, fali człowieka. No i z tego powodu też to jest dość istotne. I w pewien sposób to porozumienie przekreśla w zasadzie z punktu widzenia szamana definitywnie, no być może Amerykanie jeszcze mają nadzieję, że uda im się tam wojnę rozpętać, ale myślę, że po tym porozumieniu też już mocno stracili taką nadzieję. Tutaj szczególnie na tym zdjęciu, które właśnie pokazuję, też to się fajnie odzwierciedla, bo to chyba John Kerry, czy jak on się tam nazywa, pierwszy tutaj z prawej na tym zdjęciu, można powiedzieć, wszyscy stoją tak mniej więcej amfas, czyli przodem do robiącego zdjęcia, natomiast on z samego skraja, tak jak gdyby no, nieistotne jest dla niego ustawienie się do zdjęcia, tylko oczywiście się tam można powiedzieć, że miżdży do kogoś, ale no, to zdjęcie można powiedzieć poszło w mainstream i tak pokazuje, że można powiedzieć, on chce zwrócić uwagę, taka jest interpretacja bardzo delikatna, tego też nie należy jak gdyby, czy nie chce szaman jakoś wyolbrzymiać, natomiast no, kiedy się postrzega w takiej przejawionej rzeczywistości głębiej znaki i ma się tego rozpoznanie, to można powiedzieć, że każdy gest, każdy znak, z każdego gestu, każdego znaku, czy to mimiki twarzy, czy jakichś materialnych przedmiotów, można odczytywać mnóstwo informacji, które mogą mieć wielkie znaczenie i wpływać bardzo mocno na wręcz wydarzenia różne, choć oczywiście my jako obserwatorzy tego, z reguły nieuważni, czyli ludzie, nie mamy tego świadomości. Natomiast no, ten czas
budzenia się tych możliwości z pewnością następuje, tylko że będzie to następować tak, można powiedzieć, skokowo w przestrzeni. Tu znowu szaman zaczyna inny temat, ale już większość jest z Was przyzwyczajona i myślę, że tak w taki sposób właśnie się to bardziej realnie wpływa to na postrzeganie, na rozumienie, a co za tym idzie na świadomość również, bo te wszystkie możliwości będą się pojawiać na początku spontanicznie, ale dość nieoczekiwanie i de facto będzie potrzeba, czy może nie tyle potrzeba, co żeby zacząć z nich korzystać głębiej, szerzej, częściej, no to w początkowej fazie niezbędne będzie w ogóle zauważenie tego. Bo dopóki nie zauważymy czegoś, co nagle zacznie się pojawiać w takiej, w tak zwanej przez szamana operacyjnej świadomości, no to siłą rzeczy nie będziemy mogli tego doskonalić. W momencie, kiedy to zauważymy, będziemy mogli to rozwijać. Z tym rozwijaniem tego tutaj też właśnie będzie no dość ograniczony czas. Nie dlatego, że zmienią się warunki na bardziej niekorzystne, tylko dlatego, że ciężar, można powiedzieć, właśnie uważności takiej, bym nie powiedział tylko że to indywidualnej uważności poszczególnych ludzi, tylko właśnie takiej społecznej, będzie w najbliższym czasie rósł i ludzie będą mieli coraz większą trudność od odwrócenia uwagi od pewnych rzeczy, które się dzieją właśnie na poziomie społecznym. Aczkolwiek część z nich będzie zaangażowana, czy powiem tak, zaangażowanie ludzi w te właśnie wydarzenia społeczne będzie skrajnie różne. Jedni będą zaangażowani w obłęd, w pewien sposób sypiącego się matrixowego świata, ostro przebudowującego się też, usiłującego siebie ocalić. I jak to się będzie toczyć i jak się to zakończy, to w zasadzie ciągle nie wiadomo. Z punktu widzenia szamana, z kolei coraz więcej ludzi będzie dołączać do pewnego, no tak jeszcze można powiedzieć, alternatywnego tutaj widzenia rzeczywistości, ale to alternatywne widzenie rzeczywistości, można powiedzieć, coraz bardziej zazębia się z tym widzeniem, no, można powiedzieć, mainstreamowym. Więc i właśnie tutaj artykuł Hołowni, jak radzić sobie, jak robić dobrze innym, a przy okazji sobie, świetnie to odzwierciedla. To jest taki dość istotny właśnie artykuł, który pokazuje, że jak ludzie tkwiący, no można powiedzieć, w takiej rzeczywistości nie do końca z punktu widzenia nie tylko szamana, ale pewno i większości z Was, rzeczywistości takiej nie do końca otwartej, mogą operować i zauważać no po prostu mnóstwo rzeczy bardzo głęboko. Bo właśnie nie wynika to z ich jakiejś ograniczoności świadomości takiej naturalnej, tylko z uwarunkowań, no można powiedzieć, wychowania, a przede wszystkim dyktatu rzeczywistości, która no, jest programowo, na bieżąco, nie tyle reżyserowana, co właśnie pisany jest scenariusz przez
to, co, na co można powiedzieć, jak to szaman mówi, programiści tego Matrixa ciągle wpływają zza kulis i można powiedzieć to, co jako scenariusz odgrywa się i odkrywa ciągle każdego dnia w postaci takich czy innych wydarzeń, jest programowane w tej rzeczywistości wiele, wiele czasu przed tymi wydarzeniami. Choć w tym okresie się to troszeczkę rozmydla, to znaczy niekoniecznie te scenariusze, które się odgrywają, są dokładnie tymi, które były zaprogramowane, ale i tak można powiedzieć w większości jednak one się można powiedzieć jeszcze służą tym, którzy to programowali. Przynajmniej z ich perspektywy tak to wygląda. Tutaj wrócę do trzeciego wydarzenia, które no ostatnio może niekoniecznie wszystkich was interesuje, ale było z punktu widzenia szamana istotne dla całego poziomu tutaj naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, a mianowicie szczególnie tutaj jako Polacy, jako naród, który jest częścią Unii Europejskiej, a mianowicie ten słynny Grexit, czy jak oni to nazywali, no wtedy szaman w zasadzie był, byliśmy również w tym kraju, więc to takie no wymowne również dla szamana. Byliśmy w stanie na bieżąco obserwować, kiedy ten pierwsze uderzenie, wtedy kiedy zablokowali Grekom możliwości przepływu kapitału, wypłaty z bankomatów, kiedy zostały zamknięte banki. Natychmiast można powiedzieć, był taki dzień, kiedy na stacjach benzynowych na Rodos, nawet na którym byliśmy, choć te greckie wyspy można powiedzieć zupełnie inaczej funkcjonują w tym niby greckim kryzysie niż ta część kontynentalna, natychmiast brakło na stacjach benzyny. Grecy zaczęli niektórzy podjeżdżać na stacje z beczkami, z karnistrami. No i tak to wyglądało. Się śmialiśmy, musieliśmy się ustawić w kolejce, bo następnego dnia to był dzień przed wyjazdem bodajże, więc musieliśmy oddać do wypożyczalni samochód z pełnym bakiem, a w zasadzie to była ostatnia stacja, na której się ustawiliśmy, w tej zaludnionej części, na której można było jeszcze kupić benzynę, bo nareszcie już w zasadzie jej nie było, albo właściciele zamknęli, nie wiedząc, co będzie jutro. Później się to rozładowało, no ale w zasadzie my wyjeżdżaliśmy, więc też nie mogliśmy tego obserwować. Natomiast no, potem było referendum niedawno, które no, można powiedzieć, Grecy jako naród wyraźnie opowiedzieli się przeciwko temu obłędowi dyktatu nie tylko Unii, ale Funduszu Walutowego, Banku Światowego, spłacania tych absurdalnych odsetek od pożyczek, a brania następnych na nie, czyli można powiedzieć zadłużania się jeszcze coraz większego, no bo to jest po prostu jakiś obłęd, słuchajcie, żeby zmuszać dłużnika, który ledwo spłaca dług, którym się go, można powiedzieć, celowo obciążyło, do tego, żeby brał następny kredyt, żeby zadłużył się jeszcze bardziej. Sensowne by było oddłużenie, czyli redukowanie mu części długu, a nie pożyczanie mu więcej po to, żeby pogrążyć go. Ale przecież to nie o to chodzi, żeby pomóc tym krajom, tak jak nie o to chodzi, żeby Matrix tworzył mechanizmy, które pomagają ludziom, tylko chodzi o to, żeby ich z nich zrobić coraz większych niewolników i coraz głębiej ich pogrążyć. Tutaj świetnie mamy też przedstawiciela właśnie tej klasy politycznej, Polaka, czyli byłego premiera, który świetnie tutaj zagrywa, już po prostu z punktu widzenia szamana odmurzył się do tego stopnia,
został odmurzony, pełniąc tą funkcję, że wydaje mu się, że robi Grekom dobrze, kiedy nie pozwala wyjść kanclerz Merkel i greckiemu premierowi i zmusza ich w pewien sposób, przynajmniej tak to też mainstreamowe media przedstawiają, do podpisania jakiegoś porozumienia, czyli oczywiście z jego punktu widzenia despotycznej natury byłego polskiego premiera, jemu się wydaje, że robi Grekom dobrze, robiąc coś przeciwnego, za czym kilka dni wcześniej opowiedzieli się ludzie, czyli Grecy. No ale można powiedzieć, że w Polsce postępował podobnie, więc tu się nauczył na 40-milionowym narodzie. Teraz wydaje mu się, że to samo, znaczy powiem tak z perspektywy szamana. Szamanowi się nie wydaje, czy nawet nie chce mierzyć stopnia obłędu, w którym się pogrąża, natomiast patrząc na to, tylko analizując, można powiedzieć, wyciągając wnioski z tego, jak przedstawiają to mainstreamowe media, no to mówi to samo za siebie. No, ale z pewnością właśnie tej klasy, choć to nie jest właściwe słowo, politycy będą musieli skonfrontować się, no można powiedzieć, i ludzie przez nich z pewnym rodzajem obłędu. I to właśnie od ludzi, którzy postąpią tak albo w inny sposób, będzie zależeć, na ile, można powiedzieć, będziemy żyć w świecie, który służy życiu i w rzeczywistości, która służy życiu za kilka lat, a na ile będziemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości, która może tego obłędu, i ciągle szaman to powtarza, nie móc już transformować. Bo gdyby tylko wydarzenia polityczne odgrywały, czy można powiedzieć, decydowały o tym, jak potoczą się losy, no powiem tak, całej biosfery, to by było fajnie. Natomiast na marginesie tego ciągle i w zasadzie tylko na poziomie politycznym toczy się gra o całą biosferę na poziomie wszystkich flory i fauny, której naturalny cykl odradzania został zakończony już kilkadziesiąt, można powiedzieć, ponad 20 lat temu. I można powiedzieć, że poza sprzedawaniem świeżego powietrza, bo do tego można by sprowadzić tak zwane normy emisji spalin, za które muszą sobie kraje, które do tego przystąpiły, wykupywać, no to wszystkie ruchy, które prowadzą do ochrony klimatu, ochrony biosfery, można powiedzieć tak na poziomie ogólnym, są ruchami totalnie pozornymi. Debatuje się na tym, robi konferencje, natomiast realnych, można powiedzieć, żadnych ruchów nie ma. To, że w takim czy innym kraju energetykę przestawi się trochę na panele słoneczne czy energię wiatrową, to nie zmienia tego, że ciągle z powierzchni naszej planety w każdym roku znika coraz więcej lasów równikowych, które mają decydujący wpływ nie tylko na odrodzanie się biosfery, ale przede wszystkim na prądy oceaniczne i prądy powietrzne. Ostatnio gdzieś szaman widział taką informację, że z oceanu czy z Morza Arktycznego kiedyś kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, już teraz jakoś nie ma szaman dostępu, zostały odkryte takie, można powiedzieć, kominy właśnie w Morzu Arktycznym, z których unosił się z dna morza, z dna oceanu w zasadzie, bo to jest część oceanu, Morze Arktyczne,
metan, który, no, takie kominy miały średnicę na początku, kiedy zostały odkryte, kilku metrów co najwyżej. Teraz ponoć są już kominy, które mają wiele set metrów średnicy, czyli wyobraźcie sobie taką powierzchnię, okrąg o średnicy 100 metrów, przez który z oceanu wydostaje się do atmosfery metan. Jeśli ktoś ma takie, można powiedzieć, no, z jednej strony wyobraźnię, a z drugiej strony takie techniczną wyobraźnię, no to bez przeliczania tego szaman powie, że z jednego takiego komina wydostaje się do atmosfery więcej metanu, który wpływa właśnie na globalne ocieplenie, więcej niż pewno z obszaru połowy Polski, wliczając to wszystkie fabryki, kominy, spaliny i centralne węglowe ogrzewanie. Także, no, a tych kominów ponoć pojawiło się, czy zostały odkryte setki w przeciągu ostatniego czasu. No i to jest ta część, można powiedzieć, wydarzeń, które, no, póki co na poziomie nawet informacyjnym w zasadzie nie funkcjonują, a w zasadzie, żeby móc tą naszą biosferę uratować dla nas, dla przejawionego życia, czyli właśnie przede wszystkim być może dla nas, dla ludzi, którzy tutaj żyją w tym czasie, no to powinny być już po prostu zaawansowane technologie wdrażane, i to nie technologie, którymi dysponujemy w tym obiegu oficjalnym, w którym mamy o tym informacje, tylko technologie, które są ciągle własnością, o czym, do czego de facto nie mamy dostępu, niektórych rządów, a które zostały tutaj, no, można powiedzieć, przekazane. To też taka ciekawa informacja dla niektórych może być, bo raczej jej nie znajdziecie gdziekolwiek indziej. Zostały już takie technologie przekazane przez inne cywilizacje po to, żeby rządy niektórych krajów mogły się przygotować, tworząc takie instrumenty, takie technologie, po to, żeby w odpowiednim momencie mogli się podzielić, oczywiście nie bezpłatnie, po to, żeby tą planetę ratować, tylko za gigantyczne pieniądze i ustępstwa innych krajów. Głównie Amerykanie są właścicielami takich technologii i o tym, no, nie wiem, przynajmniej szaman nie widział żadnych informacji w żadnych mediach, ani zależnych, ani niezależnych. Natomiast w jego świadomości to funkcjonuje już od długiego czasu, natomiast wcześniej w zasadzie nie miał nawet opcji, żeby o tym mówić, no bo po co mówić o czymś w momencie, w którym to niespecjalnie czy niespecjalnie nic nie zmieni. Natomiast myślę, że w najbliższym czasie pojawią się już właśnie takie symptomy i przecieki, że takie technologie funkcjonują, i na szczycie klimatycznym, który niedługo się ma odbyć, być może nagle się okaże, że możemy już działać na szerszą skalę, a być może będzie to dopiero wtedy, kiedy być może, no, pewne rzeczy będą nie do zatrzymania. Aczkolwiek to jest właśnie taka informacja wielopoziomowa. Tutaj rządy, głównie Ameryki, ale nie tylko oni mają taką technologię, bo inne cywilizacje, czy tam
kosmici, z którymi te rządy już od wielu lat współpracują i wymieniają się technologiami, choć to raczej inne cywilizacje tutaj tym rządom przekazują technologię w zamian za możliwość robienia pewnych rzeczy, czy to eksperymentów na ludziach, czy pozyskiwania pewnych bardzo rzadkich pierwiastków z głębi ziemi, co jest poza zasięgiem póki co ludzkich technologii. Natomiast oni z różnych powodów, znaczy przede wszystkim technologicznych, mają takie możliwości, no ale tutaj nie znajdziecie póki co prawdopodobnie o tym informacji nigdzie, bo sfera alternatywna nie ma technologii, które umożliwiają w ogóle obserwację tego typu rzeczy. Jedyną sferą, która tego typu możliwości ma, jest sfera wojskowa i tajnych, można powiedzieć, agencji, ale tylko kilku krajów na świecie. Z pewnością nie takiego kraju jak Polska, bo w Europie w zasadzie poza Niemcami, i to na bardzo niewielką skalę, bo oni dostają informacje, można powiedzieć, od Amerykanów, ale to w zasadzie nie ma kraju, który ma do tego dostęp. Mają do tego dostęp tylko Amerykanie, Izrael, Rosjanie i Chińczycy, i w zasadzie żaden inny kraj. I z różnych powodów, właśnie również z poziomu interesów, już bym nie powiedział, że geopolitycznych, ale geogalaktycznych czy geokosmicznych, te kraje mają informacje od różnych i technologie od różnych cywilizacji. Te informacje być może szaman będzie głębiej przekazywał, ale może powiem tak, wtedy kiedy przestrzeń w ogóle się zainteresuje tego typu informacją, więc być może niedługo one się również pojawią, skoro o tym szaman mówi. No bo tak jak wiele razy już mówił, taka jest jego funkcja, otwierać w pewien sposób przestrzeń. A dalsze przejawianie się tego na przestrzeni, to już nie jest w gestii, można powiedzieć, szamana. Szaman robi tylko to, co jest do zrobienia i co dla niego de facto, natomiast wykonawcami w pewien sposób, czyli realizatorami tych opcji na przestrzeni, czasami są zupełnie inni ludzie, którzy się nie dowiedzą pewno o szamanie nigdy, niekoniecznie nawet szaman się o nich dowie, przynajmniej tak z imienia nazwiska, natomiast no, informacje o tym i tak będzie miał w takiej czy innej formie. No ale to tak na marginesie, tak się to samo powiedziało, bo de facto to w zasadzie też nie jest informacja, która jest istotna. Ale pewno trochę jest, skoro szaman o tym mówi. No i cóż, moi drodzy, to właśnie takie ogólne info, niby na przestrzeń, ale bardzo istotne. Mianowicie dlatego, że system wszedł w taką fazę, i tu następne takie info, które dzisiaj szaman właśnie zobaczył, a mianowicie tym info jest z kolei kolejny odcinek w niezależnej telewizji Zagórskiego, czyli PNTV, wywiadu z Jerzym Ziębą, którego pewno większość z was zna, to chyba wczorajszy był wywiad, 13, ale szaman dopiero dzisiaj go zobaczył. I jest to też bardzo istotne, można powiedzieć, wydarzenie. Wczoraj był ostatnia czwórka, można powiedzieć, zapoczątkowana, czyli 10. dzień fali człowieka w czerwonym kinie, czyli te wszystkie wydarzenia
te zajawki, o których szaman opowiada, są według nich, czy wokół nich jest osnowa dzisiejszej audycji, są z punktu widzenia szamana bardzo, bardzo istotnymi wydarzeniami, choć one może nie mają jakiejś licznej widowni i takiego wielkiego uczestnictwa, przynajmniej niektóre, ale z punktu widzenia właśnie kraju, w którym się dzieją, zadziewają, no i przede wszystkim z punktu widzenia obserwatora, którym jest szaman w tym czasie, bo to on daje tą informację, dla was są niesamowicie istotne. A mianowicie wywiad z Jerzym Ziębą też mówi o wielu rzeczach, inicjatywie jego. Oczywiście nie będzie go szaman tutaj streszczał, bo każdy z was, kto będzie zainteresowany, może sobie go odsłuchać i polecam. Tak jak również polecam wywiad z Hołownią, który jest dość długi i trzeba sobie przeczytać. I powiem tak, trzeba mocno, mocno w niektórych miejscach oddychać, ale ci, którzy mają, mogą mieć głębokie rozpoznanie, mogą zauważyć tam mnóstwo bardzo pozytywnych i otwierających również dla siebie rzeczy. Im więcej będzie ludzi, którzy będą w stanie swoją świadomość czy swoją świadomością zobaczyć szerszą przestrzeń publiczną, tym, można powiedzieć, łatwiej będzie ludziom w przestrzeni publicznej funkcjonować z poziomu szerszego otwarcia czy szerszego potencjału na przestrzeni. Dopóki takich ludzi nie będzie wiele, no to ta przestrzeń nie będzie się tak mocno dla nich otwarta i tym większe będą dalej, można powiedzieć, możliwości ograniczenia tej przestrzeni przez tutaj, no można powiedzieć, takie energie wsteczne, nie służące życiu, czy nie tyle energie, co świadomości funkcjonującej na poziomie wysokiego astralu, jak to szaman mówił, i również na poziomie już tutaj przejawionych istot w ludzkich ciałach, dzierżących tutaj ważne funkcje publiczne w krajach, które są istotne w tym czasie, ale również stojących w cieniu i ciągle piszących scenariusze i można powiedzieć wpływających na wydarzenia na bieżąco w taki sposób, żeby mimo tego, że otwierają się coraz bardziej dostęp do potencjałów, to mimo tego wszystkiego zablokować ten dostęp na poziomie takim szerszym, populacyjnym. A w wielu miejscach, no można powiedzieć, że ten dostęp jest ciągle zablokowany totalnie i powiem tak, żeby nie wchodzić na, można powiedzieć, drastyczne i zupełnie niemiłe informacje, bo to jak na szamana, to dziś właśnie siedzieli z wami bardzo pozytywnymi, jeśli by to oceniać informacjami, ale z punktu widzenia szamana to nie jest pozytywne czy negatywne, tylko po prostu są to przejawienia właśnie takie świadomości, które służą życiu i wiele właśnie informacji, które Ziemba podaje w audycji, no są takimi, no napawającymi z jednej strony optymizmem, ale z drugiej strony najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że są już takie działania właśnie Jurka z poziomu takiej, no wysokiej, z wysokiego rozpoznania i wysokiej, bardzo wysokiej operacyjnej świadomości. I jest to człowiek, który dysponując, no można powiedzieć, udało mu się w odpowiednim czasie wstrzelić, można powiedzieć, tutaj potencjały przestrzeni i dysponując teraz zwrotną energią, bo jej bardzo dużo potrzeba, nie dlatego, że on ma jej za mało, tylko wtedy, kiedy jest zwrotna informacja, można powiedzieć, czyli można powiedzieć, jest przepracowanie na przestrzeni,
on może iść dalej do przodu, bo inaczej to będzie tylko no, trochę tak, jak to jest w wypadku szamana, że szaman ciągle musi czekać z pewnymi rzeczami, dopóki przestrzeń się nie przebuduje, bo to, co robi szaman, często wybiega no, znacznie, nie tylko o tygodnie czy miesiące, ale o lata w stosunku do tego, co jest w tym momencie realizowane na przejawieniu, czyli w tej rzeczywistości, która nas otacza na co dzień. No ale to też tylko tak na marginesie mówię na razie, ale to też jest ważne info, właśnie żeby zdać sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje przestrzeń, bo im więcej ludzi zda sobie z tego sprawę, tym bardziej będziemy się mogli tutaj jako ludzie, czy ludzie będą mogli się tutaj połączyć w swoich działaniach, ale nie tylko poprzez działania, ale również w świadomości tego, że są po prostu, tutaj jesteśmy tylko, można powiedzieć, różną formą przejawienia de facto tego samego, tej samej świadomości. I im większa świadomość tego zapanuje, to tym bardziej ten podział, który mainstream po prostu walczy o to, żeby ludzie się podzielili po prostu na poziomie właśnie jakimkolwiek. Więc kiedy się podzielą na poziomie czy to nienawiści drogowej, bo mówił o tym też szaman wiele już miesięcy temu i wiele razy, że właśnie walka, puszczanie przez Matrix nie tylko w Polsce, moi drodzy, tylko w całej Europie, właśnie robienie z kierowców piratów i bandytów drogowych, teraz w Polsce puszczenie, no można powiedzieć, że wzorem obywatela i można powiedzieć celem życia każdego człowieka jest bycie podatnikiem, płacenie podatków, zbieranie paragonów fiskalnych i uczestniczenie w loteriach, w których można wygrać samochód. Oczywiście może większość z was nawet nie uczestniczy w tego typu chocholim tańcu, bo tylko tak to można nazwać, ale ta większość, która słucha szamana, to jest kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy może 100 osób, pewno nie, natomiast cała reszta z tego 40-milionowego narodu, czy chce, czy nie chce, w tym uczestniczy, bo są to informacje, którymi raczy się ich na co dzień na różny sposób. I to z obserwacji szamana, tak jak obserwował zachowanie kierowców na drodze i widział, jak w przeciągu dosłownie 3 lat, można powiedzieć, wolność Polaków zaznaczam, nie kierowców, została ograniczona przez, można powiedzieć, działania skierowane na zrobienie właśnie z kierowców, czyli z dużej części populacji, no bo jest to przynajmniej kilkanaście milionów ludzi, którzy aktywnie przemieszczają się, czy powiedzmy 10, czyli statystycznie co 4 Polak. I w zasadzie no została sprytnie tutaj wrzucona no taka nienawiść do ludzi między sobą właśnie w przestrzeń właśnie poruszania się, przemieszczania się samochodem. I to wyraźnie jest widoczne, moi drodzy. Mechanizmy, które zostały przy okazji uruchomione, o których nie chcę po prostu dzisiaj mówić, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj się szaman po takim czasie chce z wami podzielić tym, co jest pozytywne, ale te mechanizmy ludzi dzielą coraz bardziej i podzielenie na jakimkolwiek poziomie nie służy połączeniu na jakimkolwiek poziomie.
A to o to idzie ta walka i dlatego szczególnie takie rzeczy się dzieją. Teraz zostało to przerzucone w obszar fiskalizmu państwa, czyli właśnie te wszystkie loterie paragonowe. W zasadzie no, był taki czas, kiedy można powiedzieć bandyta i pirat drogowy to były główne tematy matrixowe w mediach mainstreamowych, a teraz przerzuciła się ta nomenklatura słowna na podatnika, który już nawet nie jest obywatelem, bo w zasadzie obywatel najważniejsze, że jest podatnikiem i służy i to jest i rodzi się po to, żeby być tym podatnikiem, więc nie jest nawet obywatelem, a tym bardziej nie jest człowiekiem, bo jest to jego wymiernik i to było widać też, nie na, żebyście nie myśleli, że to tylko w Polsce, na przykładzie właśnie Grecji, kiedy mainstream właśnie na poziomie tutaj europejskim próbował, czy ciągle próbuje, wzbudzić no, niechęć społeczeństw Unii Europejskiej do Greków poprzez to, że są nieuczciwi, nie płacą podatków i to cały kryzys przez to jest i tak dalej, co w dużej mierze się im udawało jakiś czas, ale ponieważ ten czas jest szybszy niż możliwości no, przejawiania się pewnych rzeczy w świadomości, no to nie do końca zostało to zakończone sukcesem, ale tego akurat szaman w tym momencie nie chce analizować. To dzisiaj są takie no, mega wrzuty, można powiedzieć, które no, nie nadąży szaman tego nawet głębiej tłumaczyć, ale myślę, że dla większości z was one będą zrozumiane, zrozumiałe. Mówię o tym po to, moi drodzy, bo pomijając to, że każdy z was, który się napoczął, wracam do tego, co powiedziałem na początku i co mówiłem już wiele razy w audycjach przed tą przerwą, że ci, którzy się głębiej napoczęli, będą mieli możliwość jeszcze dłużej pracy nad sobą, aczkolwiek no, tych ludzi w skali no, planetarnej to jest de facto promil, reszta będzie zupełnie inaczej, można powiedzieć, przechodziła transformację, ale reszta z tych, którzy mogą ją w ogóle przeżyć, bo no, powiem tak, jako niekoniecznie może taką dla niektórych przez przynajmniej dobrze odbieraną informację, że proces no, tak zwanego zombienia, to już wszyscy, to szaman też przyjął tą nomenklaturę, na początku mu się nie podobała, ale teraz jest to jak najbardziej adekwatne, przyspieszył bardzo i można powiedzieć pierwszy taki skok, można by to tak nazwać, mamy już za sobą i skutki tego możemy już obserwować. To jest taki, można powiedzieć, przedział wiekowy 62-3 lata plus, oczywiście nie w całej populacji, tylko w tych, którzy się no, kompletnie nie przełączyli, jak to przywykliśmy już mówić. I to się już wśród wielu ludzi przejawia. Jest coraz więcej ludzi, z których można powiedzieć świadomość, czyli ta aktywna strona, mówiąc bardziej zrozumiale, dusza zostaje za życia ich w ciele fizycznym wycofana w taki obszar, że w zasadzie ona już się istota nie przejawia, oprócz tego, że funkcjonują w niej tylko programy, które się odtwarzają no, na bardzo ograniczoną ilość sposobów, co może być postrzegalne nawet przez ludzi, którzy nie mają specjalnie informacji o tym, w ogóle nic na temat procesów związanych z falą, ze świadomością, z zombieniem nie mają, a i tak mogą to w jakiś sposób obserwować i nawet czasami bardzo świetnie opisać. Ale tego też dzisiaj szaman nie będzie opisywał, tylko tak o tym wspominam.
To może zrobimy jutro, bo nie chcę też za dużo info wrzucać, bo myślę, że te 4 dni tak szaman planuje, aczkolwiek może to być różnie. Audycji to będzie taka mocna wrzuta, bo potem się nam zaczyna szkoła 9-dniowa, więc przypuszcza szaman, że tak to się na razie z rozpoznania na potencjale wychodzi, że pewno będzie jedna audycja, czyli gdzieś pewno w środę. No ale zobaczymy, może się uda więcej, co nie jest łatwe w trakcie szkoły. Dopiero co tutaj kurs masażu szamańskiego się nam zakończył, który też nieoczekiwanie można powiedzieć, mimo że uczestników nie było za wielu, ale właśnie dzięki temu, że było ich tyle, ile było, możliwe było przeniesienie tego, można powiedzieć, pracy w kosmos, można powiedzieć, tak się samo mówi, w kosmos, czyli pracę na tak wysokich poziomach podświadomości, że można powiedzieć, następowało wręcz hurtowe oczyszczanie takich pokładów, że można było zrobić pracę wielu, wielu miesięcy, czy wręcz lat w przeciągu 5 dni. No ale to powiem tak, to będzie się jeszcze okaże, czy to wszystko się weryfikuje, tak jak szaman mówi, po uczestnikach, którzy byli obecni, i to się okaże niebawem. O. Bo to będzie najbardziej wiarygodne, choć oczywiście dla szamana, szaman swoje widzi już teraz. Natomiast informacja zwrotna też jest potrzebna i istotna. Także szkoła się zapowiada równie dynamicznie, choć będziemy bardziej pracować już tutaj nie indywidualnie, tylko tak jak szaman mówił, będziemy tutaj z matrycą krystaliczną pracować, w zasadzie ją uruchamiać. Coś, co jakieś tam szczątkowe informacje były na ten temat, niektórzy nawet niby z nią pracowali, ale nikt do tej pory nie ma informacji o tym, że matryca krystaliczna funkcjonuje na 5 gęstościach, czyli można powiedzieć do poziomu konstrukcji człowieka na tej planecie. I wpływa również na, powiem tak, jeszcze nie wpływa, ponieważ ten poziom nie został uruchomiony i szaman mówi to, zanim to w ogóle, to jest też ewenement, zanim to nastąpi, że będziemy nad tym pracować, nad uruchomieniem krystalicznej matrycy Ziemi na 5. gęstości, na 4. i na 5. Do 4. gęstości ona teraz funkcjonuje, natomiast nie jest aktywna. Dopiero uruchomienie jej na 5. gęstości uruchomi ją na poziomie 4. gęstości i wtedy mogą te zmiany na poziomie tutaj przejawienia po prostu następować już, wysypać się po prostu tak, że w zasadzie z tego powodu głównie indywidualna świadomość praktycznie każdego człowieka nie będzie w stanie już być zaangażowana tak tylko w siebie, tylko wręcz każdy będzie musiał się zaangażować w wydarzenia na szerszym poziomie przejawienia, czyli na poziomie społecznym, można tak powiedzieć, w szerszym lub węższym zakresie. Ale tak czy tak, do tej pory to dotyczy, czy dotyka tylko niektórych ludzi, którzy mają takie jakieś inklinacje, można tak powiedzieć. Natomiast za chwilę po prostu to, co ilość i jakość i głębia tego, co się będzie wydarzało, nie będzie możliwe do zignorowania praktycznie przez żadną istotę. Choć oczywiście to żadną, to tutaj może szaman przesadza, bo są obszary jeszcze, gdzie
gdzie niekoniecznie będzie to aż tak, no ale to też będzie szybko ulegać zmianie. To jest oczywiście potencjał, o którym szaman mówi. Na ile nam się to uda tutaj zrobić, no to zobaczymy. Na pewno nie będzie to łatwe, ale no myślę, że szaman na tyle jest na to przygotowany, że zobaczymy. To też zależy wiele w pewien sposób, na ile będzie takie info zwrotne z przestrzeni i gotowość przede wszystkim również od tych, którzy będą w tej szkole uczestniczyć. Przynajmniej na tą chwilę myślę, że będzie nas wystarczająca ilość, bo to też jest istotne. Natomiast no, dokąd się ona nie zacznie, no to nie wiadomo. Także właśnie takie info jest również przez szamana podawane wcześniej, co jest no dość rzadkie, choć od jakiegoś czasu szaman wiele rzeczy mówi do przodu, nawet wtedy, kiedy one jeszcze nie mogą być zrozumiałe, nawet na poziomie rozpoznania, no ale to będzie się też dynamicznie zmieniać w przeciągu właśnie najbliższego czasu. No i zobaczymy, jak się to będzie właśnie manifestować. Tutaj zdjęcia wam pokazuję z naszego magicznego wąwozu, który odkryliśmy na Rodos. Mówiłem w ostatniej audycji, że no odkryty to ten wąwóz został przez szamana, kiedy był pierwszy raz, chyba w 2009 roku, czyli no już 6 lat temu. Natomiast no, nigdy się w niego szaman nie zapuścił wcześniej, dopiero teraz z Tomkiem właśnie go odkryliśmy. No powiem wam, że to jest cud na, można powiedzieć, skalę europejską natury. Na szczęście no nie otwarty i w zasadzie w żadnym greckim przewodniku o Rodos, a kilka ich oglądałem, nie znalazłem o nim wzmianki, więc powiem tak, szaman się z tego bardzo cieszy, bo takie miejsca po prostu są tak nadzwyczajne i mają tak wielką i pierwotną, czystą energię w takich miejscach, że najistotniejsze jest pozostawić je w takiej formie, w jakiej są. Natomiast no, kiedy szaman się pojawi, no to możemy te miejsca odwiedzić, bo właśnie to one umożliwiają nam może nie tyle uszczknięcie, ale otworzenie pewnych opcji, choćby do tego, co będziemy robić właśnie z krystaliczną matrycą Ziemi. Szaman nawet o tym nie mówił wcześniej, nawet Tomkowi, z którym był, bo to nie ma znaczenia. Natomiast sama obecność tam no, powodowała, że mogliśmy się tutaj to takie właśnie symboliczne zdjęcie właśnie dzięki temu, że tam funkcjonują w tych miejscach takie właśnie struktury, ponieważ Rodos jest no, na takim szelfie kontynentalnym, nie kontynentalnym, bo to jest jakoś inaczej się to nazywa, takim położony i tam są dużo ruchy tektoniczne właśnie, przesunięcia płyt i dużo trzęsień ziemi. Na Rodos się rejestruje około 400 trzęsień ziemi rocznie, o czym mało kto wie, bo większość z tych ruchów, tych trzęsień ziemi jest no, niewyczuwalna dla człowieka. Natomiast z powodu tego, że jest to wyspa wulkaniczna, jest dużo otwarć, które w tych skałach, no szaman je pokazywał, w niektórych miejscach wychodzą na powierzchnię i no takie otwarcia niektóre mają, które wychodzą na powierzchnię kilkadziesiąt metrów głębokości, to znaczy takie dziury
którymi wydostawało się powietrze, takie pęcherzyki lawy w magmie wulkanicznej, z której ta wyspa powstała, właśnie rzeźbią, czy są, mają teraz formę takich tuneli, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt metrów w głąb, ale są też miejsca właśnie w takich strukturach głębszych, ty Attaviros, masywu Attaviros, które schodzą według szamana na kilkanaście kilometrów w głąb. One oczywiście nie mają formy jakiejś tam pionowej rury, czy dziury schodzącej tak głęboko, ale w postaci szczeliny, można powiedzieć, energia właśnie, czy energia częstotliwości właśnie, tak jak w głębi wulkanu, w kraterze wulkanu, wydobywają się właśnie między innymi w tym wąwozie, w którym byliśmy, z wielu nastu, abym powiedział, ponad 30 km z głębi Ziemi, czyli już z takich głębokich struktur pokładów. No i to właśnie tam, można powiedzieć, będzie się zadziewać praca, którą będziemy wykonywać tutaj na Hondraska. To też zostało umożliwione przez to, co zrobiliśmy, czy co stało się na Rodos, bo to może to szaman tylko rejestrował, oczywiście na swój sposób w tym uczestniczył i to w jakiś sposób starał się stymulować, ale to właśnie połączenie specyficzne planet, które występowało 21 i 22, w zasadzie to były takie trzy dni, 20, 21, 22, ale 21 w momencie 18, chyba 28, to było takie epicentrum, to no, pewno informacji o tym być może ktoś mógł mieć takie przebicie, można powiedzieć. Jedyną taką istotą, która miała takie przebicie, choć nie mówiła tego w taki sposób, tylko w zupełnie inny, którą szaman zna i słyszał, to był Tadziu Owsianko, który tam w NTV i w telewizji Tagen występuje i wtedy mniej więcej chwilę po tym o tym mówił, choć on to zupełnie inaczej przedstawiał, ponieważ on ma wglądy w taki no, zupełnie inny sposób, bardzo głębokie, w matryce rzeczywistości, ale on to zarejestrował, więc skoro zarejestrował to on, to być może gdzieś to info jeszcze w jakiś sposób było, natomiast na poziomie, można powiedzieć, tutaj takim wręcz nie tyle intergalaktycznym, ale strukturalnego przejawienia wszechświata, nie bardzo możemy to obserwować przy dzisiejszej naszej technologii, bo no, dotyka to takich obszarów wszechświata, które są, można powiedzieć, poza obserwowalną na tą chwilę przez człowieka przestrzenią. A to była, jak to szaman nazwał, taka, można powiedzieć, wysoka kalibracja, która umożliwiała, można powiedzieć, synchronizację, no, przeniesienia, można powiedzieć, czy tego, co jest przejawione w postaci takiej, jak to szaman mówi, centrum wszechświata, które mamy tutaj na Ziemi, o której też niektórzy ludzie, choćby taki Tadziu Owsianko, o którym mówiłem, mówią od jakiegoś czasu, choć on to też trochę inaczej postrzega, ale to nie ma znaczenia. No, można powiedzieć, z źródłem przejawienia, które jest, można powiedzieć, według szamana, zaznaczam, poza obserwowalnym i strukturalnym wszechświatem. No, ale to jest zupełnie inna historia. O tym może kiedyś szaman powie, ale na razie to tylko w taki sposób bardzo ogólny, bo jest to już zupełna abstrakcja z punktu widzenia zdrowego rozsądku, bo mówić o czymś, czego w żaden sposób nie można zweryfikować, to nawet zdaniem szamana i jego postrzegania jest pewien absurd. Choć oczywiście dla szamana jest to tak samo realne, jak tutaj kapelusz Tomka na zdjęciu i ta
dziura pełna wody na wysokości no tam prawie 1000 metrów w masywie Attawiros w naszym cudownym wąwozie, co o tej porze roku jest ewenementem. Ale właśnie zmiany również klimatu i to bardzo radykalne, o czym no, na jednym po, w jednym miejscu świadczą te metanowe kominy, o których szaman mówił wcześniej, a w innym miejscu na Rodos, na przykład woda właśnie w tym zagłębieniu skalnym, które tutaj widzicie u stóp Tomka, a ona się wzięła stąd, że kilka dni przed naszym przylotem padał deszcz przez 2 dni na Rodos i to taki ulewny, co było chyba pierwszy raz no co najmniej kilkudziesięciu dnia lat w takim czasie, bo w zasadzie na Rodos od maja początku do końca października deszczu nie ma. Chmury nad Attawiros jest ewenement, są ewenementem, natomiast my wtedy, kiedy tutaj te zdjęcia były robione, to w zasadzie byliśmy w chmurach przez większą część dnia i no, momentami to się wydawało, że lunie wręcz, mimo że to już było po prześleniu, co tak jak mówię, no, co najmniej z tego, co Grecy opowiadają, kilkadziesiąt lat się nie zdarzyło, choć kiedy szaman był w 2010 roku właśnie drugi raz na Rodos, to wtedy właśnie Grecy opowiadali, że pierwszy raz od 50 lat pada tutaj deszcz, ale nie wiadomo, czy to był w czerwcu. No to już mówiłem w audycjach, a czy to był pierwszy raz od 50, czy tylko ci, którzy o tym mówili, mniej więcej tyle mogli sięgnąć pamięcią wstecz, bo to mówili tacy starzy Greczycy. Oczywiście szaman bierze na to poprawkę, że może się to zdarzało, no ale jeśli nawet się zdarzało, to niezwykle, niezwykle rzadko. A tutaj w przeciągu kilku lat okazuje się, że nie jest to już raz na 50 lat, tylko kilka lat wręcz pod rząd. W międzyczasie spaliła się no, duża część lasów na Rodos właśnie, więc teraz tam w okolicy pępka właśnie Rodos, jak to szamon nazywa, kiedyś poprzednio właśnie po to, żeby taką pracę wykonać, to lecieliśmy na Rodos poprzednim razem, ale ponieważ jak wszystkie, można powiedzieć, struktury planetarne, fizyczna manifestacja takiego pępka, nie wiem, może gdzieś tutaj będę miał zdjęcie, ale to chyba nie na tym, nie na tym. Zaraz zobaczę, może się tutaj szaman wam pokaże, jak ten pępek wygląda, ale kurczę nie, zaraz zobaczymy. Bo gdzieś tutaj te zdjęcia są. Fizyczna manifestacja pępka jest w innym miejscu niż, można powiedzieć, energetyczna, ponieważ ten pępek planetarny, bo to jest pępek planetarny, jak go szaman nazwał, łączy, można powiedzieć, wierzchnie warstwy Ziemi z jądrem planety, które transformuje z takim poziomem jądra, który transformuje algorytmy płynące z centralnego Słońca galaktyki przez nasze Słońce do właśnie jądra Ziemi. I to fizyczna manifestacja, którą zaraz wam szaman pokaże, bo gdzieś to już momencik. Kurczę. Jest w innym miejscu zawsze na poziomie właśnie planetarnym niż energetyczna. Aczkolwiek te miejsca są z reguły bardzo blisko siebie. I tutaj o tym szaman też nie mówił wcześniej nikomu. Tutaj jedno rozpoznanie głębokie było,
na hąd rozkaz przez jednego z adeptów poczynione, że zostało to po naszym pobycie poprzednim, zaznaczam, nie tym, przeniesione właśnie na Hondraski to połączenie i dzięki temu można powiedzieć, mamy tutaj, mogła być zainstalowane, bo de facto zostało zainstalowane, czyli przeniesione centrum wszechświata dzięki temu, że to połączenie z jądrem właśnie planetarnym zostało przeniesione. Bo fizyczna, można powiedzieć, powierzchniowe to połączenie mamy na Hondraskach, natomiast de facto centrum wszechświata poprzez Hondraski łączy się z jądrem całym planetarnym, bo inaczej nie miałoby to większego sensu, gdyby to była tylko nasze miejsce tutaj przy ognisku na Hondraskach. Jakby to abstrakcyjnie nie brzmiało, no to tak jest. Natomiast wierzyć w to można albo nie wierzyć, albo traktować to jako szamańską opowieść, bo de facto jest to również szamańska opowieść. Chcę wam to pokazać, ale kurczę, nie mogę znaleźć tego naszego pępka i nie wiem dlaczego. A skoro szaman o tym mówi, to kurczę, no wiecie co to jest grane. Natomiast właśnie no to musi być. No schował się pędek. Natomiast właśnie energetyczne połączenie było w zupełnie innym miejscu. No i to miejsce w zasadzie też szaman wam może pokaże, ale chyba jutro, bo coś się chowają przede mną te zdjęcia, więc choć one są. I w tym roku też byliśmy na tym miejscu, nawet jakieś tam nagranie jest dość ciekawe z tego, ale to nie wiadomo, czy to wszystko będzie miejsce w audycjach pokazać, nie ze względu na to, że nie będzie czasu niby, tylko no w zasadzie być może ilość tematów, które się pojawią i ważność będzie no ważniejsza od tego, co w zasadzie już ma znaczenie tylko z punktu widzenia szamana historycznego. No ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie, wiecie co, szaman kurczę, aż sam się zadziwia, na ile się to chowa. No niech to nie jest to. No jeszcze zobaczymy to na jednym aparacie, ale też tutaj tego nie ma. No to nic, to będziemy. Ale może się wymazało coś? No już szaman. Normalnie jakby się tam coś wymazało, wygląda. No jak się wymazało, to się wymazało. Ale tutaj tak znika, potem się pojawia. Spróbuję jutro to najpierw znaleźć. Widocznie nie dzisiaj ma szaman o tym mówić. Może jutro będzie was więcej słuchać, może tak to ma być. W każdym bądź razie, w takim razie będzie szaman powoli kończył, bo to już mamy dziś, czyli jutro. Więc resztę może się uda wcześniej jutro zacząć. To szaman opowie jutro. Dużo jest do opowiedzenia, no ale nie będzie szaman przenosił audycji, bo i tak godzina 20, to ci co dołączą jutro, to będą mieć sporo do odsłuchania, a info będzie tyle, że pewno i tak
przy okazji tego wszystkiego, co przy okazji może się na szerszej przestrzeni manifestować, będzie trudne do przerobienia. Także, moi drodzy, na dziś życzę Wam dobrej nocy. No, na koniec jeszcze info, że wróciło, ale to większość tych, co byli zainteresowani, to wie. Pióro się zamanifestowało, na razie jest u Joli, ale Jola się chyba pojawi na szkole, więc to pióro przywiezie już za parę dni. Natomiast no, też ciekawe perypetie z nim były. Może szaman też kiedyś to opowie, jak w końcu dotrze, no bo może będzie, przyjdą te drugie kody źródła, które cały czas szaman się o nie obciera, ale ciągle jeszcze nie jest to moment, w którym one się mogą zamanifestować, bo przestrzeń jeszcze z pierwszymi kodami pracuje. U niektórych poprzez to, że praca włożona wcześniej ciągle jeszcze dąży do manifestacji, choć niekoniecznie już to z tym wiążą. U niektórych aktywowała, można powiedzieć, takie warstwy pamięci, z którymi trudno im sobie poradzić i się pogodzić, nawet gdzieś tutaj Michał Michael. Michał czeka na odpowiedź od szamana, którą kiedyś tam dostał, ale nie było opcji, można powiedzieć, na ustosunkowanie się do tego. Z perspektywy czasu to szaman wie, że jakoś sobie to do tego już część naturalnie została wypuszczona, natomiast no, jak nie będzie tego zatrzymywał, to wyjdzie samo. Nie ma to z takiej, można powiedzieć, ludzkiej perspektywy też za bardzo nie ma sensu tego zatrzymywać i się przywiązywać do tego, że to takie jest, no, można powiedzieć, trudne do pogodzenia. Trzeba na to, czy można na to popatrzeć szerzej, że no, jako istoty wielowymiarowe, wiele razy doświadczające, obojętnie, czy dlatego, że jest tutaj pewna swoista pułapka, jak to szaman mówi, że zamknięci tutaj są ludzie w pryzmacie. Z drugiej strony niektórzy wierzą w to, że sami sobie to wybierają. To nie ma znaczenia, ale jesteśmy istotami wielowymiarowymi, póki co doświadczającymi tu wiele razy. I nie ma się co przywiązywać, że z punktu widzenia naszej tutaj tej operacyjnej świadomości niektóre nasze doświadczenia, czy to z innego życia, czy te, do których nagle dostajemy, przypominamy sobie je, otwieramy aktywny dostęp, są dla nas po prostu szokujące i trudne do zaakceptowania bardzo. No, wiele razy szaman mówił, trzeba wtedy więcej oddychać, szczególnie wtedy, kiedy ten oddech nam, no, można powiedzieć, staje nie tyle z przerażenia, co z braku pogodzenia się, z braku akceptacji i tak dalej. Kiedy ten oddech ruszymy, to może się okazać, czy nie może się okazać, czyli teraz jest taki czas, że szybko to, można powiedzieć, z systemu wyoddychamy. A jak będziemy to z tego robić jakieś, no, przywiązywać się, nie godzić, aktywować jakieś ciężkie emocje, no to będzie to trochę bolało, no bo tak tutaj jest ta przestrzeń programowana, szczególnie u tych wszystkich, którzy są mocno wpięci, czy to na poziomie operacyjnej świadomości, czy to na poziomie podświadomości, a no jednak większość tutaj ludzi po 40 jeszcze, a w zasadzie po taką graniczną datą to jest 34-35 lat, jest jeszcze mocno wpiętych, tak to szaman nazywa, w treści z egregora i wtedy one się uaktywniają
kiedy do takich doświadczeń jest dostęp, albo jeszcze egregor próbuje tutaj świadomość zaatakować, bo wtedy, kiedy można powiedzieć operacyjna świadomość człowieka gdzieś tam ma potencjał uwolnienia się, nie tylko na poziomie właśnie takim głębokim, ale również na poziomie operacyjnym, bo czasami wydaje się, że to poziom operacyjny jest wolny, a na poziomie z kolei podświadomości jesteśmy bardzo mocno wpięci, bo właśnie podświadomość najbardziej de facto jest tam korzystać z tych treści, bo to są, tak jak to szaman mówił wiele razy, no, treści dotyczące Boga, życia, śmierci, muszą mieć swoje odzwierciedlenie w umyśle genetycznym, a te treści z reguły pochodzą z takiego czy innego egregora, ponieważ ludzie nie, czy powiem inaczej, ten pryzmat, ta pułapka pryzmatu, w którym żyjemy, jest tak skonstruowana, że do treści spoza tego pryzmatu nie ma człowiek wglądu. Czyli umysł genetyczny jest, można powiedzieć, największym fraktalem umysłu, z którego operacyjnie możemy czerpać, czy to na poziomie świadomości, czy to na poziomie podświadomości. Dopiero wyjście poza umysł w pewien sposób, albo pozbycie się wszelkich blokad umożliwia, znaczy może nie tyle wszelkich blokad, co właśnie blokad funkcjonujących w tym umyśle, będących no, specjalnie tam wmontowanymi takimi blokadami, umożliwia wyjście poza i doświadczenie czegoś, co no, transformuje w sposób przynajmniej na potencjale rzeczywisty świadomość, bo z reguły to jest tak, że nadyma się ta część osobowości, którą zwiemy tutaj jego osobowość i wtedy niekoniecznie w perspektywie no, istota optymalnie korzysta, jest to dla niej optymalnie korzystne dla wzrostu. Wręcz przeciwnie, ten wzrost w bardzo specyficzny sposób tamuje, ponieważ ciągle istota tkwi w doświadczeniu, którego nie jest w stanie przetrawić. Tak jak, no i tyle, dobra, nie będzie szaman wracał do tego dzisiaj, to już było mówione wystarczająco dużo razy i pewno jeszcze będzie, bo był taki moment, kiedy właśnie przed przesileniem były opcje właśnie doświadczania czy aktywacji tego typu doświadczeń. Teraz w odbiciu lustrzanym, ale z przesunięciem prawdopodobnie 14 albo 21 dni będą takie, można powiedzieć, okno czasowe przez takie odbicie lustrzane, w którym też takie zdarzenia będą się mogły aktywować. Takie właśnie doświadczenia, stany świadomości. Więc jeszcze, jak szaman będzie pamiętał, bo zobaczymy, gdzie właśnie jego uważność będzie z racji właśnie tego, co się będzie działo, to wam jeszcze o tym powie. I w pewien sposób może będziecie przygotowani, bo ci wszyscy, którzy tego nie doświadczyli, mają szansę, co nie znaczy, że jest to permanentne, ale będą mogli również tego doświadczyć i warto mieć do tego dystans, żeby właśnie sobie nie ugotować tych struktur ego osobowości, które potem napuchnięte, rozdęte będą trzymać świadomość przed rzeczywistą transformacją. No i tyle, moi mili, dziś tak trochę, no może, ale nie wiem, no szaman nie ma wrażenia, że to dużo treści, ale z waszej perspektywy to chyba dużo, ale myślę, że też to jest taki czas, kiedy to jest łatwiejsze do absorpcji, ale to jest tylko perspektywa szamana. No, sami zobaczycie.
Trzymajcie się, no myślę, że do jutra. To znaczy dzisiaj za 20, załóżmy, 2 godziny. Trzymajcie się.